vyko Lenkijos prezidentas Andžejus Duda. Ką tik įvyko Lietuvos ir Lenkijos prezidentų dvišalio susitikimas, o dabar pradedame jų bendrą spaudos konferenciją. Iš pradžių išgirsite prezidentų pasisakymus, o vėliau jie atsakys į žiniasklaidos klausimus. Spaudos konferencija vyks lietuvių ir lenkų kalbomis. Pradėti kviečiu Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą. Labadiena, Jūsų ekscelencija, Lenkijos prezidentė, mielas draugė Andžejau. Šiandien susitinkame Vilniuje ypatingą 1863-4 metų sukilimo progą. Šis lietuvių, lenkų, ukrainiečių, baltarusių tautų sukilimas prieš Rusijos imperijos valdžią tapo mūsų istorinės bendrystės simboliu. Bendrystės, kurią puoselėjome iki šiol, kurios tvirtą pamatą sudaro demokratijos vertybės, jungiančios šio Europos regiono žmonas bendram siekiui ginti laisvę ir kovoti už suverenitetą bei valstybingumą. Šių dienų geopolitinėme kontekste, kai Rusija beatodariškai naikina ukrainiečių tautą ir visomis priemonėmis bando pavergti jos laisvę, sausio sukilimo dvasia ir kova su imperija įgyja ypatingą prasme. Tai yra priminimas, kad laisvė agresoriaus kaimynystėje nėra savaime suprantama duotybė. Ja reikia ginti. Už ją reikia kovoti. 2019 metais kartu su gerbiamu Lenkijos prezidentu dalyvavome valstybinėse sukilėlių laidotuvėse Rasose. Tai tapo šios datos kasmetinio paminėjimo Lietuvoje tradicijos pradžia. Praėjusiais metais šio sukilimo atmintys kartu su jumis, gerbiamas prezidente, pagerbėme Varšuvoje, o šiemet Vilniuje. Džiaugiuosi, kad šio sukilimo atminties įprasmenimo tradicija Lietuvoje buvo įtvirtinta ir įstatymu. Tik žinodami ir gerbdami savo praeitį, galėsime tvirtai ir užtikrintai žengti į savo ateitį. Mielas bičiulė Andžejau, naudodamasis progą noriu pasidžiaugti puikiais Lietuvos ir Lenkijos santykiais. Draugiškos kaimynės, broliškos tautos, patikimos partnerės ir sąjungininkės, Lietuva ir Lenkija drauge stovi demokratijos Europoje sargyboje ir vieningai dirba stiprindamas savo ir viso regiono saugumą. Abi šalis sėkmingai bendradarbiauja gynybos srityje, tiek NATO kontekste, tiek dvišališkai. Kaip ką tik aptarėme, šį bendradarbiavimą sustiprinsime. Rengsime bendras pratybas, ieškosime papildomų formų mūsų karinėms pajėgoms treniruotis kartu, stiprinsime karinį mobilumą. Mūsų vienybė paramos Ukrainai klausimų yra itin svarbi. Nebejoju, kad artimiausių metų surengsime Liublino trikampio susitikimą kartu su prezidentu Zelenskiu. Taip pat džiaugiuosi, kad su prezidentu Duda galėsime pasimatyti dar kartą Vilniuje įvyksiančiame, balandžio mėnesį įvyksiančiame Trijų jūrų iniciatyvos lyderių susitikime. Pratęsime mūsų diskusijas apie tolesnę viso regiono integraciją, atsparumo didinimą ir ryšių tarp žmonių stiprinimą. Noriu padėkoti Jums, gerbiamas Lenkijos prezidente, už Jūsų asmeninį indėlį ir nuoširdų bendradarbiavimą puoselėjant ryšius tarp mūsų valstybių. Za volnosť naša i vaša. Ačiū. Prezidente, kviečiu pasisakyti Lenkijos prezidentą Andžejų Dudą. Ekscelencijo, velice šanovny panie prezidencie, drogi Gitanasie, Szanowne panie i panowie ministrowie, wszyscy dostojni przybyli goście, szanowny panie ambasadorze, bardzo się cieszę, że mogę być w Wilnie i ogromnie dziękuję za zaproszenie panu prezydentowi Gitanasowi Nausėdzie. To piękny znak dzisiaj przyjaźni polsko-litewskiej, to, że rok temu, kiedy obchodziliśmy 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, tego naszego wspólnego polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego powstania przeciwko rosyjskiemu okupantowi, przeciwko wtedy rosyjskiemu caratowi,
że rok temu obchodziliśmy ją, tą 160. rocznicę razem z panem prezydentem w Warszawie, a dzisiaj kolejną 161. rocznicę obchodzimy razem tutaj w Wilnie, w stolicy Litwy. To jest bardzo ważny i symboliczny moment. Tak jak pan prezydent podkreślił, to było powstanie naszych narodów przeciwko okupantowi. Jakże wymownym znakiem także tego, również i wówczas, był sztandar powstania trójdzielny, na którym była zarówno litewska pogoń, jak i polski orzeł, jak i archanioł Michał, znak Rusi, czyli znak także i dzisiejszej Ukrainy. To jest w jakimś sensie niestety nasza tradycja, że musimy walczyć o wolność przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy, rosyjskiemu okupantowi. Dlatego dziś dla nas obojga i tutaj dla naszej części Europy tak bardzo ważne jest, aby wspierać walczącą i broniącą się przed rosyjskim najeźdźcą Ukrainę. Rozmawialiśmy z panem prezydentem na ten temat dosłownie kilka dni temu razem w Davos w czasie forum ekonomicznego, gdzie Ukraina i kwestia wsparcia dla Ukrainy, obrony Ukrainy, no, była jednym z najważniejszych punktów tych obrad. Mam nadzieję, panie prezydencie, tak jak pan powiedział, że w niedługim czasie będziemy znowu mogli się spotkać w formule Trójkąta Lubelskiego z naszym przyjacielem, prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, i rozmawiać o tym, w jaki sposób wspierać Ukrainę, w szczególności przed zbliżającym się jubileuszowym szczytem NATO w Waszyngtonie, który ma szczególny wymiar w związku z 75. rocznicą powołania Sojuszu Północnoatlantyckiego. To był jeden z tematów dzisiaj naszej rozmowy, właśnie przygotowanie do szczytu NATO, także i kwestia dyskusji na temat wzmocnienia w tym kontekście bezpieczeństwa naszej części Europy. Wyraziliśmy z panem prezydentem satysfakcję z tego powodu, że wielkie manewry Sojuszu Północnoatlantyckiego w najbliższym czasie, dosłownie w najbliższych miesiącach, odbędą się właśnie tutaj w naszej części Europy, pokazując naszą gotowość z jednej strony, nasze przygotowanie do odparcia ewentualnej agresji, jak również i stopień dzisiaj zaangażowania także i sojuszników w naszej części Europy, tej obecności natowskiej tutaj w naszej części Europy, jak również i szybkości reagowania i szybkości działania sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, nad czym tak bardzo intensywnie pracujemy w ostatnich latach poprzez kolejne szczyty Sojuszu Północnoatlantyckiego, w których razem z panem prezydentem na przestrzeni tych ostatnich lat uczestniczyliśmy, włącznie z ostatnim szczytem NATO, który latem ubiegłego roku miał miejsce tutaj w Wilnie. To wszystko będziemy testować w najbliższych miesiącach. Planujemy tutaj uczestniczyć z panem prezydentem w tych wydarzeniach. Natomiast niezależnie od tego chcielibyśmy organizować i współorganizować także i ćwiczenia naszych żołnierzy umacniające bezpieczeństwo naszego regionu. Wiemy, jak bardzo sensytywnym miejscem dzisiaj na mapie bezpieczeństwa Europy, świata i Sojuszu Północnoatlantyckiego jest to, co nazywa się przesmykiem suwalskim. Za każdym razem zwracamy na to z panem prezydentem uwagę. To jest ten rejon, który wymaga dzisiaj szczególnej pieczy i szczególnego patrolowania, szczególnego umocnienia bezpieczeństwa. Nad tym razem od lat pracujemy. Ale rozmawialiśmy również o tych kwestiach gospodarczych, tej współpracy bieżącej między naszymi krajami. Cieszymy się ogromnie z tego, że wzajemna wymiana gospodarcza pomiędzy Polską a Litwą przekroczyła już 10 miliardów euro. To jest znaczący wzrost na przestrzeni ostatnich lat. Cieszę się bardzo i z dużą satysfakcją chcę to podkreślić, że w moim przekonaniu to również jest efekt intensyfikacji współpracy także w ramach Trójmorza,
tej cały czas realizowanej idei rozbudowy infrastruktury transportowej, zarówno drogowej, jak i kolejowej, realizujemy w Polsce Via Baltica, realizujemy w Polsce Via Carpatia. Mam nadzieję, że Via Baltica zostanie już w tym roku ukończona. Via Carpatia będzie realizowana przez najbliższe lata, ale to także Rail Baltica i wszystkie te wyzwania, które jeszcze przed nami stoją, ale których realizacja nie tylko bez wątpienia rozwija nas infrastrukturalnie, ale przede wszystkim właśnie umożliwia intensyfikację wymiany gospodarczej, umożliwia zacieśnianie współpracy, umożliwia także wsparcie dla Ukrainy, jak choćby w kwestii transportu zboża z Ukrainy poprzez Polskę na zasadzie tranzytu do litewskich portów, do Kłajpedy, skąd zboże to może płynąć dalej do miejsc swojego przeznaczenia, tam, gdzie rzeczywiście jest potrzebne, tam, gdzie na nie czekają. Proszę Państwa, w tym roku mamy jeszcze inne, także bardzo ważne historyczne wydarzenie, bardzo ważną rocznicę, 230. rocznicę innego zrywu wolnościowego przeciwko Rosji carskiej. Myślę tutaj o insurekcji kościuszkowskiej. Jednym z istotnych momentów tamtej insurekcji była także i zwycięska insurekcja wileńska. Pamiętamy o tym i będziemy chcieli z panem prezydentem także i ten element uczcić. Szanowni Państwo, Jesteśmy dzisiaj na etapie przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO. Jesteśmy dzisiaj także w trakcie przygotowania do zbliżającego się szczytu Trójmorza, tego na poziomie prezydenckim, ale także biznesowego, który, tak jak pan prezydent wspomniał, będzie miał miejsce tutaj w Wilnie, więc tych relacji na przestrzeni najbliższych miesięcy na pewno możecie Państwo się spodziewać między nami bardzo wielu i cieszę się, że także już takim intensywnym, śmiało można powiedzieć, cyklem spotkań rozpoczynamy z panem prezydentem ten 2024 rok. Tak jak powiedziałem, kilka dni temu widzieliśmy się w Davos, uczestniczyliśmy razem w spotkaniach i bilateralnych i z naszymi tutaj kolegami. Był z nami pan prezydent Rinkiewicius, rozmawialiśmy z nim razem także w Domu Trójmorza w Davos. Rozmawialiśmy również z premierem Chorwacji, mieliśmy bardzo ciekawe dyskusje. Dzisiaj kontynuujemy te rozmowy także i w Wilnie, właśnie przygotowując się do zbliżających się wielkich wydarzeń międzynarodowych, ale także i szukając możliwości intensyfikacji naszych wzajemnych relacji i budowania kolejnych pomostów dla lepszego rozwoju tutaj naszych państw i dla zacieśniania współpracy, która, jak Państwo widzicie, w tych ostatnich latach rzeczywiście jest bardzo żywa i nie mam wątpliwości znakomita zarówno dla Polski, jak i dla Litwy, jak i dla obu naszych narodów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kviečiu žiniasklaidos atstovus užduoti klausimus. Prašau prieiti prie mikrofono, prisistatyti ir nurodyti, kam adresuojate savo klausimą. Labadiena, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Klausimas abiem prezidentam apie tai, ką iš esmės ir palėtėte. Gal tiesiog galėsime giliau pagvildenti. Beveik 2 metai Ukrainoje ir per visus tuos karo metai Ukrainoje, per beveik visus tuos 2 metus Ukraina vis dar negauna ne tik tos paramos, kurios jai reikėtų, bet ir tos, kuri jai buvo pažadėta ir nuolat žadama. Iš kitos pusės Europos Sąjunga taip pat tik po 2 metų karo Ukrainoje pradėjo kalbėti ir iš esmės parengė strategiją, gynybos strategiją visai bendrijai, kurioje kalbama apie pramonės plėtrą, apie bendrus pirkimus. Stebint, kaip lietai veikia ES mechanizmai, kartais galbūt trūksta politinės valios, ar vis dar yra šalių, kurios nesupranta Rusijos keliamos grėsmės, ar jūsų negazdina, kad Rusijai pabandžius Baltijos šalių ir Lenkijos sienas, mes taip pat kurį laiką turėtume laukti ir kliautis tik vienos kita, taigi kas yra daroma stiprinant savarankiškai rytų flangą. Ir kitas papildymas šito klausimo, ar Ukraina gali laimėti, jeigu jai skiriama parama nesikeis ir tos paramos tempai nesikeis. Ačiū labai. Pirmiausia, aš gal pradėsiu nuo antrosios klausimo dalies, kadangi jūs
sakote, ar negalėtų būti kas nors panašaus, jeigu krizė kiltų čia, prie Baltijos valstybių sienų. Tai yra labai svarbus aspektas, kurį aš privalau paminėti, tai yra visos Baltijos valstybės ir Lenkija yra NATO valstybės. Kitaip tariant, penktasis NATO straipsnis įsijungtų nedelsiant ir manau, kad čia negali būti nemenkiausio abejonių, kad jisai veiktų efektyviai. Tam, kad jisai veiktų efektyviai, daromi žingsniai, kurie sustiprina mūsų sąjungininkų buvimą čia. Ne pastiprinimo būdu, bet čia, taip sakant, kareiviški batai ant žemės. Ir šitoje vietoje aš noriu pasidžiaugti, kad Lietuva tikrai padarė didelį darbą kartu su Vokietija, priimant tuos nepaprastai svarbus, strategiškai svarbius sprendimus, kad Vokietijos brigada būtų dislokuota ne per nuotolį, o visa apimtimi čia. Ir tai būtų sunkioji brigada, sunkieji batalionai, kurie reiškia, kad čia būtų dislokuoti ne tik tai kariai, bet ir reikalinga karinė technika. Ir tai, mano įsitikinimu, yra pats geriausias atgrasymo veiksnys, kuris tikrai demonstruoja, kad sąjungininkų ketinimai ginti rytinį NATO flangą yra rimti ir jie egzistuoja ne tik tai popieryje, o realybėje. Dabar kalbant apie kitą klausimo aspektą, ar Europa, pasaulis priima pakankamai greitai ir efektyviai sprendimus, kurie reikalingi Ukrainos kovai už laisvę. Negaliu sakyti teigiamai šį klausimą. Į tai jau daug kartų esame atkreipę dėmesį ir mes, ir žinoma, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nekartą minėjo, kad mes laukiame ne tik tai sprendimų paskelbimo, bet ir sprendimų įgyvendinimo. Ir deja atsitinka taip, kad tarp sprendimo paskelbimo ir jo realaus įgyvendinimo praeina metai, o dažniausiai keletas mėnesių. Tai šiandien tokios prabangos laukti pačios būtiniausios karinės technikos ištisus mėnesius Ukraina žinoma neturi. Europa turi prisimti didesnį vaidmenį, ypatingai tuo metu, kai kiti sąjungininkai stokoja arba politinės valios, arba galimybių tiekti reikalingą karinę įrangą. Ir čia Europoje vyksta labai reikšmingi pokyčiai, kurie yra pirmiausia susiję su gynybos pramonės stiprinimo. Štai kodėl visiškai neseniai prieš keletą dienų susitikau su komisaru pono Bretonu. Ir taip pat dar prieš keletą dienų čia lankėsi Vilniuje prezidentas Vladimiras Zelenskis ir galėjau tapti liudininkų 5 supratimo memorandumų pasirašymo, kurie visi buvo dedikuoti kaip tik šiai temai, karinės pramonės bendradarbiavimo temai ir būtinų pajėgumų stiprinti mūsų karinę pramonę tikslui. Manau, kad procesai tikrai yra pajudėję, tačiau Europos Sąjunga yra 27 valstybių sąjunga ir žinoma, ne visose valstybėse tas greitis yra visiškai identiškas ir vienodas. Lietuva, ir tai galiu Jūs patikinti, yra pačių entuziastiškiausių ir, sakyčiau, ryštingiausiai nusiteikusių valstybių būryje. Dėl labai suprantamų priežasčių, dėl to, kad rizika materializuojasi, dėl to, kad rizika yra reali, šito niekas neketina neigti. Ir mes privalome, negaišdami laiko, išnaudodami tą brangų laiką, kurį turime, sustiprinti savo galimybes, aš kalbu tiek apie čia Lietuvoje, tiek ir visos Europos Sąjungos mastu. Nebejoju, kad bendri pirkimai, karinės pramonės bendradarbiavimas, dvišalis, daugiašalis yra būtent tie keliai, kuriais eidami mes galime pasiekti gerų rezultatų ir tų rezultatų, apčiuopiamų rezultatų, aš jau tikiuosi šiais metais. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy dokładnie w ostatnich dniach też w Davos na ten temat i też dziennikarze z różnych krajów pytali mnie o kwestię tego, jak zapatruje się na rozwój przemysłu zbrojeniowego w Europie, w szczególności na różnego rodzaju formy współdziałania w tym zakresie. Powiedziałem jasno i wyraźnie, uważam, że w ramach Zjednoczonej Europy powinniśmy zacieśniać tą współpracę przemysłów militarnych. Oczywiście, że tak, także kiedy spojrzymy na kwestię postulatu choćby tego, który pojawił się
w trakcie i po pandemii koronawirusa, że trzeba skracać łańcuchy dostaw. Oczywiście, że tak. Także w ramach skracania łańcuchów dostaw tutaj w Europie powinniśmy mieć choćby wspólną produkcję amunicji. Dzisiaj wszyscy wiemy znakomicie, że w zasobach państw Unii Europejskiej z całą pewnością tej amunicji brakuje, w związku z czym różne formy umacniania bezpieczeństwa Europy poprzez produkcję zbrojeniową, poprzez współpracę w tym zakresie i poprzez jej intensyfikację z całą pewnością są tutaj kierunkiem właściwym i jako prezydent Rzeczypospolitej jestem tutaj na wszelkie tego typu propozycje otwarte. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie bezpieczeństwa, proszę Państwa, to też trzeba trochę zrozumieć. Nie wszystkie kraje w sensie społeczeństwa, pamiętajmy o tym, że jesteśmy krajami demokratycznymi, czują rzeczywiście zagrożenie rosyjskie. No, proszę sobie zadać pytanie, czy społeczeństwo Portugalii będzie odczuwało wielkie zagrożenie rosyjskie, czy wielkie zagrożenie rosyjskie będzie odczuwało społeczeństwo Hiszpanii. No, z całą pewnością nie i jest to w jakimś sensie całkowicie naturalne. Tak, gdybyśmy my byli na ich miejscu, pewnie też jako społeczeństwa nie odczuwalibyśmy specjalnego zagrożenia, gdyby coś miało miejsce tysiące kilometrów od nas. To jest kwestia dobrej współpracy sojuszniczej, pewnego zrozumienia. Natomiast co ja uważam? No naszym najważniejszym zadaniem, naszym tu i teraz w naszej części Europy jest budowanie swojego potencjału obronnego. Z jednej strony domaganie się od naszych sojuszników, zwłaszcza tych najsilniejszych i tych, którzy podjęli bezpośrednio zobowiązania, tak jak pan prezydent podkreśla obecność wojsk niemieckich, tak, gdzie Niemcy są państwem ramowym, jeżeli chodzi o obecność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego tutaj na Litwie, na wschodniej flance, gdzie tak samo państwem ramowym w Polsce są Stany Zjednoczone, jeżeli o tą obecność chodzi. Ale my przede wszystkim wychodzimy z założenia, ja jako prezydent Rzeczypospolitej, że naszym w Polsce obowiązkiem Polaków jest umacniać własną obronność i to my powinniśmy po prostu inwestować w swoje bezpieczeństwo. Dlatego też Polska już w zeszłym roku, w 2023, przeznaczyła ponad 4% PKB na obronność. Dzisiaj, proszę Państwa, to jest kwota mniej więcej około 30 miliardów euro, więc to jest sporo. Jak na wydatki na obronność. W każdym razie jest to bardzo dużo jak na nasze możliwości, ale my rzeczywiście te zakupy realizujemy w tej chwili bardzo intensywnie. Są dwa zasadnicze kierunki, z których w tej chwili mamy w trakcie realizacji zamówienia zbrojeniowe. To są Stany Zjednoczone, skąd kupujemy w tej chwili czołgi Abrams dla polskiej armii, samoloty F-35, na których już zaczynają latać w tej chwili nasi piloci, na razie w Stanach Zjednoczonych, ale po zakończeniu szkolenia razem z tymi samolotami przybędą do Polski. Kupujemy w tej chwili ze Stanów Zjednoczonych wyrzutnie HIMARS, prawie 500 zestawów. Kupujemy, proszę Państwa, ze Stanów Zjednoczonych w tej chwili cały system obrony przeciwrakietowej Patriot. Amerykanie kończą w tej chwili budowę swojej bazy antyrakietowej w Redzikowie. W związku z czym te zakupy ze Stanów Zjednoczonych są rzeczywiście ogromne, które realizujemy. Mam nadzieję, że kupimy również prawie 100 śmigłowców szturmowych Apache, bo one są dzisiaj niezbędne do tego, aby dokonać także modernizacji polskiej floty, jeżeli chodzi o śmigłowce. Natomiast oprócz tego dokonujemy wielkich zakupów sprzętu z Korei Południowej. Kupujemy czołgi K2, kupujemy armatochaubice K9, które są w dużym stopniu tożsame z produkowanymi przez nas armatochaubicami Krab, więc będziemy mieli na stanie oba te rodzaje uzbrojenia. Chodzi o to, żeby były one jak najszybciej, stąd te zakupy w Korei. Nasza własna produkcja, stwierdziliśmy, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb w takim tempie, jak to nam jest potrzebne, więc kupujemy również sprzęt koreański. Kupujemy samoloty FA-50, które są kompatybilne z F-16. Kupujemy, proszę Państwa, także i wyrzutnie rakietowe, artylerii rakietowej Chungmu z Korei, w związku z czym te zakupy są rzeczywiście ogromne i zwiększamy oprócz tego także i liczebność naszej armii. Chcemy mieć armię 300-tysięczną po to, by rzeczywiście w razie potrzeby ta armia była gotowa do obrony Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim, zawsze to powtarzam,
Zbroimy się po to, by nikt nas nie zaatakował. Zbroimy się po to, by ten element odstraszający, by to tak zwane deterrence, jak mówimy w NATO, było u nas wystarczająco realne, żeby zniechęcić każdego potencjalnego napastnika. Oczywiście w tym wypadku wszyscy sobie zdajemy sprawę, że tym potencjalnym agresorem jest Rosja, ale biorąc pod uwagę też doświadczenia, które wynikają z obserwacji wojny na Ukrainie, te wszystkie rodzaje uzbrojenia, w które dzisiaj wyposażamy polską armię, no, powinny być adekwatne do tego, by zapewnić rzeczywiście nowoczesną obronę odpierającą atak i odpychającą przeciwnika dzięki zasięgowi tej broni na odpowiednią odległość, tak by nie mógł on się zbliżyć. Więc zakładamy, że realizacja tych zakupów będzie oznaczała tutaj umocnienie bezpieczeństwa Polski i oczywiście także i wschodniej flanki NATO. Natomiast będziemy się domagali i domagamy się cały czas także od naszych sojuszników, no, umacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki. Temu służą kolejne reformy, które są dokonywane w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i będziemy to kontynuowali na zbliżającym się szczycie NATO w Waszyngtonie. Pytania do prezydenta Litwy. Premier Estonii zadeklarowała, że do 2027 roku 1,4% PKB będzie przekazywana na pomoc Ukrainie. To jest pomysł na razie estoński, ale też pojawił się wówczas apel nie tylko do krajów bałtyckich, ale do wszystkich partnerów zachodnich o podobne rozwiązania. Czy pan rozważa takie rozwiązanie ustawowe, żeby co roku taką kwotę albo inną przeznaczać jako procent PKB? Drugie krótkie pytanie, czy dzisiaj panowie poruszaliście tematy Polonii na Litwie, a do prezydenta Andrzeja Dudy kieruję pytanie w temacie krajowym. Czy planuje pan jakieś działania w związku ze sprawą panów Wąsika i Kamińskiego? Tam prezes PiS przedwczoraj wyraził taką nadzieję, i tu zacytuję, mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje w domyśle pewnie na ponowny akt łaski. Czy pan to cały czas rozważa? I bardzo krótko poprosiłbym o komentarz. Bruksela zapowiada potencjalne ominięcie pańskiego weta przy ustawach sądowniczych, które są wymagane do odblokowania, na przykład 76 miliardów, i tutaj pojawia się pomysł przekazania ich jako zwykłych funduszy. I co pan na ten temat sądzi? Bardzo dziękuję. Ačiū už klausimą. Aš manau, kad Ukrainos parama turi būti mūsų prioritetas, tačiau šį klausimą aš siūlyčiau svarstyti labai glaudžiai kartu su apskritai mūsų gynybos politika ir kokiu procentu savo bendrojo vidaus produkto mes skiriame savo krašto apsaugai. Tai šiuo požiūriu aš tikrai džiaugiuosi ir manau, kad Lenkijos Respublika šiuo požiūriu yra pavyzdys, skirdama 4% bendrojo vidaus produkto krašto apsaugai. Ir manau, kad į šitokį lygį turėtume lygiuotis taip pat ir mes, nes mūsų rizikos yra niekiek nemažesnės, kaip ir mūsų pietinio kaimyno. Kalbant apie paramą Ukrainai, tai šiandien Lietuva jau yra viena iš didžiausių Ukrainos remėjų, jeigu mes skaičiuotume pagal bendrojo vidaus produkto procentą, kurį mes skiriame paramai Ukrainai. Tai yra 1,45% mūsų bendrojo vidaus produkto yra skiriama paramai Ukrainai. Iš jos didelė dalis būtent kariniai paramai. Be karinės paramos mes remiame Ukrainą ir civilinę prasme, mes teikiame reikalingus elektros generatorius, kitą techniką, mes atstatome Ukrainos sugriautas mokyklas, darželius, energetinę infrastruktūrą. Ir manau, kad ateityje darysime tai tik tai dar didesnių mastų. Štai ir visiškai neseno mūsų gero draugo Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio vizito Vilniuje metu. Aš jau minėjau, kad sutarėme dėl to, kokią paramą netrukus artimiausiais mėnesiais galėsime dar papildomai suteikti. Net ir turint omenyje, kad per šituos dviejus karo metus intensyviai teikėme ir dalinomės viskuo, ką turime savo sandėliuose, todėl tie sandėliai yra gerokai ištuštėję. Nepaisant to, galėsime dar papildomai suteikti Ukrainai šarvuočių, amunicijos
ir antidroninės įrangos. Pasirašėme, kaip aš minėjau, 5 bendradarbiavimo susitarimus, kurie leis mūsų kariniai pramoniai greičiau konvertuoti savo veiklą į karinės reikmes, pradėti gaminti tai, kas yra būtiniausia. Ir tikiuosi, kad tai neužims ilgesnio laiko, nes politinis sutarimas Lietuvoje, politinis konsensusas paramos Ukrainai, savo saugumo stiprinimo klausimų yra absoliučiai garantuotas. Mes galime ginčytis daugybę kitų klausimų ekonominių, socialinių, tačiau šiandien Lietuvoje egzistuoja visiškas politinis sutarimas tarp skirtingų politinių partijų ir valdžios institucijų dėl to, kad karinė parama Ukrainai yra Lietuvos prioritetas, nes tai yra iš esmės mūsų, be moralinio klausimų aspekto, yra mūsų investicija į mūsų visų saugumą. Ir mes ketiname šitoje srityje išlikti nuoseklus ir ištingi. Szanowni Państwo, odpowiadając na te pytania, przede wszystkim może zacznę od tego, które dotyczyło Brukseli. Powiem tak, no, swego czasu pan były premier Leszek Miller, obecnie europoseł, z rozbrajającą szczerością powiedział w mediach, że najważniejszym kamieniem milowym, jeżeli chodzi o uzyskanie pieniędzy z KPO, jest zmiana władzy w Polsce i w gruncie rzeczy o to chodzi Brukseli, czyli Komisji Europejskiej, środowiska liberalno-lewicowe z IPP, które tam dzisiaj rządzą. To są koledzy partyjni europejscy pana premiera Donalda Tuska. Myślę, że dla nich zwycięstwo premiera Donalda Tuska w wyborach to, że różnymi zabiegami jako tak zwana zagranica udało im się do tego zwycięstwa doprowadzić, no, stanowi dla nich już wystarczającą przesłankę do tego, by przestać blokować pieniądze z KPO dla Polski. Jeżeli te pieniądze zostaną odblokowane, ja oczywiście będę się bardzo cieszył, bo te pieniądze na pewno się w Polsce przydadzą. Natomiast ja powiedziałem do pani wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i Eurowej w czasie naszego ostatniego spotkania w Davos, że ja jestem otwarty na wszelkiego rodzaju negocjacje, propozycje różnych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. Moje brzegowe zastrzeżenie jest tylko jedno. Ja nie pozwolę na żadną weryfikację sędziów, którzy zostali powołani w ciągu ostatnich 8,5 roku, czyli w okresie mojej prezydentury. Ludzi, którzy przeszli przez pełne postępowanie, jeżeli chodzi o wstąpienie do stanu sędziowskiego, czy jeżeli chodzi o awans w stanie sędziowskim, zostali powołani przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, złożyli ślubowania przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, odebrali nominacje. Ja tych ludzi nie pozwolę w żaden sposób weryfikować, prześladować, bo jest niestety grupa prawników i polityków w Polsce, czy też jak kto woli, prawników, polityków, czy też sędziów, polityków, biorąc pod uwagę różne wypowiedzi niektórych osób ze środowiska sędziowskiego polskiego, co przyjmuję z niestety ogromnym ubolewaniem, która po prostu chciałaby zwykłej zwierzęcej politycznej zemsty na tych ludziach. Ja nigdy na to nie pozwolę, jako odpowiedzialny prezydent Rzeczypospolitej. Ci ludzie mają pełny, absolutnie status sędziowski, i tak ma pozostać i ja będę czynił wszystko, żeby tak pozostało. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzi młodych, którzy przeszli przez studia prawnicze, uczyli się, następnie przeszli przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury po to właśnie, by się jak najlepiej przygotować do tego, by być w stanie sędziowskim. Przeszli przez asesurę i dzisiaj są sędziami od niedawna i w tej chwili mieliby być weryfikowani nie wiadomo z jakiego powodu, tylko dlatego, że ktoś chce realizować jakąś polityczną zemstę, czy też wymuszać na nich lojalność polityczną. Nic takiego nie ma prawa mieć miejsca. Ma być zachowana pełna ich niezawisłość, niezależność. Takimi są i takimi mają pozostać. I dla mnie to jest rzecz prezydenta najważniejsza i powiedziałem pani Jurowej, że ja nigdy na to nie pozwolę, póki sprawuję swój urząd, bo jest to kwestia dla mnie odpowiedzialności za jedne z najważniejszych spraw konstytucyjnych Rzeczypospolitej. Natomiast w pozostałym zakresie, gdyby chodziło
negocjacje dotyczące innych aspektów ustroju wymiaru sprawiedliwości. Proszę bardzo, jestem na to otwarty. Jeżeli będą różnego rodzaju propozycje, na pewno będę na ten temat rozmawiał i na pewno będę miał na ten temat swoje zdanie. Mówiłem to zarówno do pani Jurowej, jak i mówiłem to także i do premiera Donalda Tuska. Nie widzę w tym żadnego problemu. Natomiast no, nie mam żadnych wątpliwości, o co chodziło z blokowaniem przez Komisję Europejską pieniędzy z KPO. To było czysto polityczne działanie wobec poprzednich polskich władz, próba wymuszenia na Polsce zmiany władz i tak to odbierałem, tak to odbieram i obecne zdarzenia tylko to potwierdzają. Ačiū, spaudos konferencija baigta. Dėkuoju visiems ir linkiu gražios dienos. Dar versą, ponia Duda, labai norėjau apie tą Ukrainos klausimo dalį. Ar jūs tikite, kad jeigu parama Ukrainai nepaspartės, tempai nepagreitės, ji gali laimėti, taip kaip yra dabar? Szanowni Państwo, wszędzie, gdzie odpowiadając na pytanie, Pani redaktor, jeszcze przepraszam, odpowiadając na to pytanie, Szanowni Państwo, bez wsparcia międzynarodowego, silnego wsparcia międzynarodowego, przede wszystkim militarnego wsparcia międzynarodowego, ale również i humanitarnego, finansowego, Ukraina będzie miała ogromny problem, by obronić się przed Rosją. Pamiętajmy o tym, że jest wielka różnica potencjałów i ludnościowego, i finansowego pomiędzy tymi krajami i to wsparcie z Europy Zachodniej, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, militarne po pierwsze, że pozwala przetrwać obrońcom Ukrainy i obronić swój kraj. Oczywiście to jest przede wszystkim ich męstwo, ale bez tego uzbrojenia, które otrzymują, prawdopodobnie nie daliby rady. I jeżeli chcemy, żeby Ukraina przetrwała i żeby ta wojna nie zakończyła się zwycięstwem Rosji, to wsparcie jest nadal potrzebne w jeszcze większej ilości niż jest przekazywane dzisiaj. Dlatego mówiłem też w czasie moich wywiadów dla mediów ze Stanów Zjednoczonych w Davos, że ja apeluję do członków Kongresu Stanów Zjednoczonych o to, aby rzeczywiście podejmować decyzje pozytywne dla Ukrainy, jeżeli chodzi o przekazywanie tej pomocy wojskowej, bo ta pomoc jest Ukrainie niezbędna do obrony i do tego, żeby w przyszłości móc odepchnąć Rosjan. To ma dzisiaj znaczenie fundamentalne, także dla bezpieczeństwa naszej części Europy. Ačiū labai, spaudos konferencija baigta.